Za nami polsko-czeski jarmark w Bystrzycy Kłodzkiej z okazji jubileuszu Muzeum Filumenistycznego, który odbył się 5 lipca na Placu Wolności. Oprócz tego mogliśmy również uczestniczyć w wystawie, podczas której można było zobaczyć ponad 700 etykiet zapałczanych z Czechosłowacji. Dzisiaj spotykamy się w tak zwanym roku jubileuszowym. Już to nie pierwsze wydarzenie dzięki prężnej działalności naszego Muzeum Filumenistycznego. Kolejne z wielu odsłon jubileuszowych w tym roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Dzisiejsza wystawa poświęcona polsko-czeskim etykietom zapałczanym to rzeczywiście wyjątkowy punkt na tej mapie jubileuszowej przede wszystkim. Genialne zbiory, to 60 lat kolekcji właśnie naszego muzeum. Bardzo niesamowite grafiki. To jest w ogóle nie tyle muzeum filumenistyczne, co mówimy z panem dyrektorem, że jest to muzeum grafiki. To właśnie tutaj wszystko się zaczyna i tutaj będzie się wszystko skupiało wokół grafiki. Fantastyczne zbiory, które przyniosą naszych gości w świat niesamowitych kolekcji zapałczanych. Jubileusz rozłożyliśmy na cały rok, na wiele wydarzeń. Jest to jedno z tych kulminacyjnych wydarzeń. Pół roku też minęło obchody, więc to taki moment. Dzisiaj najbardziej głośno będzie, bo mamy plenerze, koncerty, a to, co tutaj otwieramy, czyli wystawa czasowa etykiet z Czechosłowacji, to wielka skarbnica naszego muzeum. Ponad 700 wspaniałych grafik, które zostały skatalogowane, udostępnione odwiedzającym, oczywiście też zeskanowane i wydrukowane, wybrane wzory, więc jest naprawdę co podziwiać. Myślę, że nie tylko dla Czechów, nie tylko dla Słowaków, bo na pewno dla Polaków też są interesujące historie, przecież te nasze historie są gdzieś bardzo blisko siebie i możemy tutaj odnaleźć pewne wątki z lat socjalizmu, z lat 60., ale nie tylko, bo myślę, że jeśli mamy galerię na przykład pisarzy czeskich, to niektórzy są również dobrze znani w Polsce. Wystawa robi ogromne wrażenie, pomimo tego, że ja już spędziłem tygodnie z tymi małymi obrazkami, to wciąż patrzę na nie z niezmienionym zachwytem. No i życzę tego wszystkim zwiedzającym, że te wrażenia, które zazwyczaj towarzyszą odbiorowi sztuki, towarzyszyły i odbiorowi naszej wystawy, dlatego że spośród tych ponad 700 obrazów, pokażcie mi wystawę, gdzie jest 700 obrazów, spora część z nich to są naprawdę dzieła sztuki. Ale to nie wszystko, co dzisiaj w Bystrzycy Kłodzkiej. Tutaj już niedaleko, na bystrzyckim rynku, na uzupełnienie i taką wisienką na tym jubileuszowym torcie będzie część rozrywkowa, wspaniałe występy muzyczne naszych i nie tylko naszych kapel, do tego jarmark produktu regionalnego, polsko-czeski jarmark, wszystko w ramach realizacji wspólnego projektu. No i też genialny stand-up podróżniczy znanego, lubianego na ziemi kłodzkiej Wojciecha Chelińskiego, na co też bardzo się cieszymy. Ale przede wszystkim to święto naszego miasta, wszystkich Bystrzyczan. Da się otworzyć tą jubileuszową atmosferę, ale bardzo dziękuję z tego miejsca w imieniu naszego bystrzyckiego samorządu, całej drużynie, zespołowi właśnie Muzeum Filumenistycznego na czele z panem dyrektorem Pawłem Pawlikiem, bo to też przede wszystkim ich wielkie święto, uwieńczenie i wieloletniej pracy i starań. Dzisiejszy jarmark jest absolutnie wyjątkowy, bo z jednej strony to jest impreza cykliczna, czyli kulturalne czwartki w Bystrzycy Kłodzkiej, ale 60-lecie Muzeum Filumenistycznego, czyli Muzeum Zapału. I to jest polsko-czeska impreza. Dzisiejszy jarmark jest polsko-czeski. Będziemy mieli dużo rzeczy na samym jarmarku, jak to jarmark, cuda pianki, rękodzieła artystyczne, słodkości i tak dalej, ale też polsko-czeski program artystyczny. I dzisiaj oprócz prezentacji Heli Sky, to jest taki stand-up podróżniczo-satyryczny, przede wszystkim dwa zespół na skrzydłach. To jest taki nowe objawienie kłodzkiej sceny. Młody, ale naprawdę energetyczny zespół i czeska legenda w zasadzie pogranicza polsko-czeskiego, bo z Republiki Czeskiej przyjechał ten zespół Hibidzibis. No i to wszystko jest dosyć mocne uderzenie tutaj na Placu Wolności, ale myślę, że bardzo melodyjne, energetyczne. Są wakacje, a to też jest wyjątkowo pora, bo myślę, że oprócz mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej będziemy mieli też turystów. Zapowiada się dużo dobrej zabawy. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Bystrzycy, zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi kłodzkiej i okolic. I mam tutaj na myśli wszystkie te okolice zagraniczne. Rozwieźliśmy ponad 2000 ulotek do wszystkich punktów informacji turystycznych w Czechach, żeby Czesi, którzy uwielbiają muzea, uwielbiają ciekawe wystawy, mogli również przyjechać do masy, zobaczyć coś ciekawego, nakarmić, był dochcowani zresztą.
Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy dobrej zabawy. No i to jest kulturalny czwartek i tych czwartków będzie więcej przez całe wakacje, także zapraszamy. My również zapraszamy do odwiedzenia muzeum oraz do uczestniczenia w kulturalnych czwartkach.